to jest sprawozdanie z działalności Komisji Zieleni Ochrony Środowiska i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja Ochrony Środowiska ma jako 17 w tym składzie. Pismo samorządowego kolegium wyborczego w Krakowie dotyczy uznania postanowienia decyzji wydanej przez prezydenta miasta Krakowa, zająty na wniosek i wniosek do danego staw pod nazwą Zespół Studentów Mieszkalnych dla Graczami Podziemnymi, Graczami Wirtualnymi, zagospodarowanie terenów obejmujących miejsca postojowe, przy ulicy Wybiela, to jest na nas niepojadomy. Drugie ulicy Wybiela, na świetną terenu, też na terenie 19, ale to już jest, to na przodzie dzielnicy. Decyzja została udzielona przekazaniu odmownego zgłoszenia przez program pierwszej instancji na rzecz państwa ochrony przyrody. Została odmowna instancja przebiega przez teren zielony port w Zagorzu, czyli może być do Lina Gminy. Utwarcy rejonu dużego centra mieszkaniowego na powierzchni 6,5 hektara, to jest 6,5 budynek mieszkalny, od 2 do 9 kombinacji, ponad 100 miejsc, ponad 1000 miejsc postojowych, 500 podziemnych, cała gama punktów cukrowych próbuje zniszczenie całego systemu kredytowego. W związku z tym komisja przystąpi do zbitu, by w tym miejscu na granicach ziemi powstał właśnie ten projekt dla przyjmów naszą ostrożność, gdzie hamuje rozwój deweloperski. Myślę, że tak uzupełnimy. Jeśli chodzi o to, bo to musimy cały po prostu wydane, czyli już teraz to zaczął mi to brać. Na razie na to zgodę. Następne pismo jest Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, które dotyczy zawiadomienia o wszczęciu urzędu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków czas oraz danych zabytkowych w Polsce. Obędziny nie możecie wrócić 16 maja później, by wyszła w Moskwie. Tych obędzin było ustalenie wartości zaletkowych oraz własnego stanu na sprawie nieruchomości. Jest dzisiaj jedno pismo, które komisja otrzymała od pana redaktora Szałdyńskiego w sprawie zanieczyszczenia ścieżki rowerowej w ulicy Puszkarskiej. Na panu wniosku na terenie, który budowa, ostatnio budowa 4 budynku w Rybuce, tam oczywiście historię powtórzyć, to komisja do zdarzeń miejskich, żeby to wiedzieć. Tam ta troszkę rozliczenie była kamienie, gruz, także no, to się no, to jest zmiana, także pan powinien w każdej pracy na końcu dnia mistrzom, ja na ulicy z wszystkich budowlanych w naszej dzielnicy. Niestety jest pełna samowola, pełna. Na ulicy Bochenka, jak ja prosiłem skarżą, pojechała jak sprawdzili, to się okazało, że bez zgody zajmują chodnik gminny, ustawiają sobie znaki drogowe jak chcą i robią co chcą. I to samo widzę. Druga rzecz prawdopodobnie jest, że też ktoś zajmuje ścieżkę rowerową. A pytanie, ma zgodę z na zajęcie? A jeżeli ma, to powinno to być zrobione tak, jak przewodniczący mówi. Na koniec dnia uprzątnięte, udrożnione. I nie ma co czekać, że takie rzeczy trzeba natychmiast zgłaszać do Straży Miejskiej, żeby zajęli, żeby po prostu to sprawy wyjaśnić. Po prostu ręce opadają, co robią budowlańcy. Oni czują się całkowicie bezpieczni. Nie, czy ktoś z państwa radnych jeszcze ma jakieś pytania, uwagi związane z działalnością Komisji Zieleni Ochrony Środowiska? Pan Jarosław Kajnański. Jeśli chodzi, proszę państwa, to pierwsze pismo, ten teren Szubsko Stareckiego ogromna, to jest również teren naszej dzielnicy, teren Piasku Kierki. Tam już dalej ten projekt, nie powstało też szpital pod Kocimią, a to osiedle, to będzie już budowane na murach piaskowych. Ja otrzymałem tekst od ekologa, który wskazuje, że to jest teren, który nie podjął prawność. Na terapię,
który daje zgodnie na polski nawet na terenach chronionych, to tylko się o tym świadczy. Więc oczywiście można zbudować osiedla, ale nie taką sprawę, jest taką ilością miejsc parkingowych, no bo to zniszczy te tereny. To jest teren rekreacyjny dla mieszkańców Piasków Wielkich, dla mieszkańców również Rożonki, czyli dzielnicy 12. Więc to jest teren, że każdy tam ubywa, zabierają, no pod zabudową. Tak? To jest jedna sprawa, ale myślę, że jeżeli można, to nawiązanie do tego tej komisji konserwatora zabytków. Ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nikt.